Cześć, witam Was cieplutko. Dzisiaj z grupą wybieramy się do miejsca, które było swego czasu zbiegiem szlaków komunikacyjnych biegnących wzdłuż Wisły, Narwi i Bugu. Miejsca, gdzie już w okresie wczesnego średniowiecza, w czasach rządów dynastii Piastów, w celu kontrolowania tego szlaku, zabezpieczenia tego strategicznego rejonu, zniesiono w XI wieku warowny gród. Na miejscu tego warownego grodu powstała twierdza Modlin, jedna z najsłynniejszych budowli wojskowych, gdzie tutaj stanowi doskonały przykład architektury obronnej, największy tego typu w Polsce i jeden z największych, no chyba w całej Europie, tak możemy śmiało o tym powiedzieć. Już Karol X Gustaw docenił walory wojskowo-geograficzne Modlina, zakładając tam w latach 1655-56 bodajże główną bazę wojsk szwedzkich, która z której tej bazy prowadził wyprawy w głąb kraju, w głąb Polski. Na polecenie szwedzkiego króla w rejonie Nowego Dworu Mazowieckiego założono wówczas obóz wojskowy, wzmocniono go, który praktycznie, można powiedzieć, stoi do dzisiaj. Budowę twierdzy rozpoczęto z rozkazu Napoleona I. Twierdza czterokrotnie była broniona w latach 1813-1831-1915 i 1939 roku. Tu należałoby wspomnieć, że w 1920 roku w oparciu o nią toczyły się walki również polsko-bolszewickie. Twierdza była swego czasu wielokrotnie rozbudowana, umocniona. Zawarto tam elementy fortyfikacji francuskiej, rosyjskiej, polskiej. I w tym miejscu zakończę ten wstęp, odsyłając Was oczywiście do internetu. Jest to temat dosyć ciekawy. A ja co? Zbieram się i pędzę na spotkanie z chłopakami. Umówiłem się z nimi po drodze, że mnie zabiorą. Także do zobaczenia na miejscu. Narka! Jesień. Nie jest to dobry okres do jazdy. Nie nastraja optymistycznie. Ale wracając do twierdzy Modlin, zapewne wiecie, ja tylko tak woli przypomnienia. Modlin jest częścią dzielnicy Nowego Dworu Mazowieckiego. Ale ze względu na wykorzystywanie fortyfikacji jako jednostki wojskowej, gdzie przez tą jednostkę przewinęło się kilka tysięcy podoficerów, oficerów, kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, było to miasteczko, na którym znajdowały się kożary, bloki, budynki wybudowane przez carskie wojska, wykorzystane do zamieszkania przez oficerów, podoficerów. Miasteczko było ogrodzone z kilkoma bramami. Nie powiem w tej chwili ile, ale bramy były pilnie strzeżone, jak i całe miasteczko. Wejście do tego miasteczka miały tylko osoby, które miały specjalną przepustkę. Nie wszyscy mogli się tam dostać. No jak widzicie, dołączyłem do grupy i razem teraz sobie pomkniemy do Nowego Dworu Mazowieckiego. Po drodze chyba łykniemy Sochaczew. Ruiny zamku.
oczywiście z przodu Krzysztof, Piotrek, Jacek, Przemek i ja, jak zwykle zamykający pochód. Zasłoniłem ci, nie, tak? Krzysiek patrzy na inne czołgi. Po prostu. Znaczy powiem tak, no tam nie byłem, to nie wiem co tam jest, ale myślę, że możemy wejść tam i wejść do środka twierdzy. No to połazimy, zobaczymy co tu w koło, nie? No tak. Ale to my i tak jeszcze wyżej musimy wejść. Nie no, z twierdzy Legolandię zrobili. Na razie spokój.